SpongeBob Kanciastoport jest jedną z moich ulubionych kreskówek, ponieważ przygody Gąbki oraz ich przyjaciół są naprawdę, naprawdę niesamowite. Lecz w dzisiejszym materiale muszę powiedzieć o czymś naprawdę bardzo ważnym, ponieważ udało mi się odkryć największą tajemnicę podwodnego świata SpongeBoba. Ponieważ udało mi się znaleźć tajny przepis na kreboburgery. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem, tu gdzieś macie ten czerwony przycisk, kliknijcie w niego, aby stał się szary, oraz łapeczkę w górę. 20 łapeczek to podobną teorię zrobimy w niedalekiej przyszłości. Wiecie co? Tajny przepis na kreboburgery musi być naprawdę unikatowy, bo skoro jedzą to mnóstwo postaci podwodnych oraz plankton ciągle przez wszystkie odcinki SpongeBoba próbuje zdobyć przepis, to musi kryć się w tym coś naprawdę tajnego. W jednym z odcinków pod tytułem Armia Planktona odcinek ogólnie skupiał się na zdobyciu przepisu na kreboburgery przez planktona. W tym odcinku dowiadujemy się o niektórych składnikach, jakim są jedna szczypta soli, trzy łyżeczki cebuli, filiżankę miłości oraz cztery sztuki świeżo złapanego planktonu. Oczywiście był to żart ze strony pana kraba, aby plankton nigdy więcej nie próbował dowiedzieć się, jaki jest ten tajny przepis. Ale przejdźmy do kolejnej rzeczy. Spójrzmy na tego kreboburgera. I z łatwością możemy z tego obrazka wywnioskować kilka ważnych składników. Pierwszym jest to mrożone mięso burgerowe, no wiecie, to mięso, które są w McDonaldzie i tak dalej. Kolejną rzeczą jest to listek sałaty. Tutaj widzimy także fragmenty cebuli, plasterki sera, ketchup oraz musztarda. W jednym z następnych odcinków pod tytułem Wielka Burgerowa Heca odcinek zdradza, że w skład kraboburgera także wchodzą mąka, pąklawiur, sól oraz kurkuma. Ale jednak dowiadujemy się w niedalekiej przyszłości, że jest jeden brakujący składnik, bez którego kraboburgery nie powstaną i który nie da tego niesamowitego smaku, jakie dają te pozostałe składniki. W jednym, jeszcze z poprzedniejszych odcinków niż wcześniej, dowiadujemy się, że pan krab oraz plankton pracowali kiedyś przy produkcji kraboburgerów i dodawali tam mnóstwo różnych składników. I jak dowiadujemy się z tego odcinka, z brakującym składnikiem są pomyje, które jedzą mieszkańcy Bikini Dolnego. Ale pewnie zastanawiacie się, co to są pomyje. Jest to pewnego rodzaju, nie wiem, przyprawa złożona z ryby, jej szczątek i krwi. I tak, mieszkańcy Bikini Dolnego, jedząc kraboburgery, jedzą samych siebie. Przepraszam, że zniszczyłem wam dzieciństwo. Ale jednak z tego wszystkiego najśmieszniejszą informacją jest to, że plankton z tego całego powstawania kraboburgerów dostał tylko pomyje. I zamiast domyśleć się, że to, co ma przy zasięgu ręki, może być tym najbardziej tajnym składnikiem, przepisem do kraboburgera, to on szuka dalej i błądzi i chyba patrząc na jego tok myślenia, nigdy nie odgadnie, że składnikiem bardzo potrzebnym do produkcji kraboburgery jest to, co on posiada w swojej restauracji. A więc okej, to by było na tyle. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, mówił do was Michał.